Witam, mam na imię Bartek. Zademonstruję Państwu, jak poprawnie podłączyć zmiękczacz do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przed przystąpieniem do instalacji należy zaopatrzyć się w reduktor ciśnienia z manometrem, zawór kulowy wraz z kranem, tak by móc pobierać próbki wody nieuzdatnionej, korpus narurowy wraz z wkładem sedymentacyjnym, następnie węże elastyczne zarówno na wejściu, jak i na wyjściu do zmiękczacza, na końcach których montujemy nyple, które załączone są do akcesoriów w zestawie. Kolejny zawór, również z kranem do poboru próbek wody uzdatnionej, manometr i zawór zabezpieczający. Sugerujemy użyć jednorazowy wskaźnik pokazujący upływ czasu. Umożliwia on wizualne przypomnienie o konieczności wymiany danego wkładu na nowe. Wskaźnik przyklejamy w widocznym miejscu i aktywujemy go wciskając przycisk. Do tak przygotowanej instalacji możemy podłączyć zmiękczacz. Na przykładzie zmiękczacza Lotus Sensor przedstawię Państwu, z czego składa się stacja zmiękczająca. Zintegrowany z pokrywą panel sterujący, pod którym znajduje się otwór do zasypu soli. Pod pokrywą znajduje się głowica sterująca, generator chloru, w którym również znajduje się czujnik stężenia solanki, kolanko wyrzutowe popłuczyn oraz czujnik przepływomierza. W tylnej części obudowy znajduje się kolanko przelewowe. Wewnątrz znajduje się butla ciśnieniowa oraz studnia z zaworem pływakowym. W modelach Primo należy samodzielnie zainstalować bypass, umieszczając go w gnieździe oraz zabezpieczyć połączenie klamrami. Za pomocą węży podłączamy urządzenie do instalacji. Pozostało tylko podłączyć kolanko wyrzutowe popłuczyn oraz kolanko przelewowe wężem elastycznym do kanalizacji. Przy odprowadzeniu popłuczyn do kanalizacji zalecamy zastosowanie syfonu. Po podłączeniu zmiękczacza możemy przystąpić do programowania głowicy oraz rozruchu urządzenia, co przedstawimy w kolejnym etapie.